Współpracy firmy do 24 EU. Dzisiaj Państwu zaprezentuję taką, jak gdyby podręcznik dla Państwa przygotowany specjalnie, ze względu na to, że wielu z Państwa uważa, że świat dotacji wydaje się skomplikowany i pewnie wiele osób skorzystałoby chętnie z możliwości dostania środków finansowych, ale nie wiedzą, jak to zrobić lub myślą, że jest to skomplikowane. Dlatego przygotowałam dla Państwa ten podręcznik, jak, skąd i na co pozyskać pieniądze dla firmy. W tej prezentacji dowiecie się Państwo, gdzie szukać informacji o środkach finansowych, jakie aktualnie są realizowane programy, na co są środki z tych programów przeznaczone, co musimy zrobić, aby dostać takie środki finansowe i jakich błędów unikać przy staraniu się o te środki, oraz na co zwrócić szczególną uwagę, dokonując wyboru i podejmując współpracę z firmą doradczą. Na wstępie zapoznam Państwa z programami, jakie są aktualnie realizowane. Aktualnie, czyli tak zwanej perspektywie 2014-2020. Ta perspektywa oczywiście, jak już wspomniałam, trwa od 2014 roku. I ta informacja się przyda Państwu do określenia, z jakiego programu będziecie mogli skorzystać. Oczywiście te programy mają określony zakres tematyczny i terytorialny i zakres, jak tutaj uzyskać dofinansowanie, czyli na jakie działania można finansowanie dostać. Czyli jakie koszty kwalifikowane Państwo będziecie mogli pokryć w ramach tych programów. Pierwszy to jest taki program, który jest skierowany do przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej oraz dla przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Nazywa on się Europejska Wspólnota Terytorialna i tutaj, jak już wspomniałam, to jest międzynarodowy program. Oczywiście jest on skierowany do firm polskich, które współpracują z zagranicznymi partnerami. Tutaj takie przedsięwzięcia, które mogą być realizowane i one są realizowane ponad granicami, mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji. Inny program również europejski to jest Europejski Instrument Sąsiedztwa. Polska, Białoruś, Ukraina, jeden z tych programów, drugi jest Polska, Rosja. To jest program obejmujący również kraje nienależące do Unii Europejskiej. Tutaj program wsparcia jest przeznaczony na promocję kultury lokalnej, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawę dostępności regionu względem turystycznym, gospodarczym. Dofinansowanie w ramach tego projektu można uzyskać na projekty również takie, które są związane z siecią komunikacyjną i transportem. Ale te sieci muszą być oczywiście przyjazne dla środowiska naturalnego. Ramy tego programu obejmują również przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony granic oraz projekty w tym obszarze mogą również być związane z zarządzaniem granicami, mobilnością i migracją. Program ramowy Unii Europejskiej obejmuje również inne programy dające wsparcie w różnych obszarach. Jednym z takich programów jest program Horyzont 2000 i środki tutaj w tym programie są przeznaczone i na prace badawcze na najwyższym poziomie. Ten program wspiera współpracę międzynarodową. Oczywiście dotyczy ona innowacji w przedsiębiorstwach. Również chodzi tutaj o badania i rozwój. Innym programem to jest COSME. Ten program jest kontynuacją programu z wcześniejszych lat i to jest program na rzecz konkurencyjności i innowacyjności. On ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do rynków na terenie wspólnoty, ale również poza Unią Europejską, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitałowe, czyli również pożyczki. Głównym celem programu to wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie tutaj dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw. Również zakres tego programu jest krzewienie kultury, przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrost małych i średnich przedsiębiorstw uwzględniony.
Są jeszcze dwa takie programy, Łącząc Europę i Kreatywna Europa. Ten pierwszy, czyli Łącząc Europę, jest oczywiście tutaj skierowany do takich instytucji i ewentualnie przedsiębiorstw, które mogą skorzystać ze środków przeznaczonych na finansowanie struktury inwestycji w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju komunikacyjnych. Natomiast Kreatywna Europa to dotyczy przede wszystkim działań związanych z kulturą, czyli tutaj są środki na europejską kulturę, kino, telewizję, muzykę, literaturę, dziedzictwo kulturowe oraz powiązane z tymi wymienionymi inne dziedziny. Takim programem Erasmus, który jest skierowany do studentów oraz wykładowców wyższych uczelni, pozwala młodym ludziom na staże za granicą i zwiększenie szans zatrudnienia oraz podniesienie poziomu nauczania w naszym kraju, to jest program Erasmus+. On już był wcześniej realizowany i cały czas jest realizowany. Można się z nim spotkać, jeżeli Państwo pojedziecie gdzieś za granicę. W większości krajów ten program jest znany. Dla przedsiębiorców są również i są realizowane programy krajowe, tak zwane ogólnopolskie, to są oczywiście programy dla przedsiębiorców z terenu Polski. Ja tutaj zamieściłam taki schemat, który dotyczy, jak te środki są podzielone. One są podzielone na takie główne osie priorytetowe. Jak co tutaj widzicie, największą osią to jest infrastruktura i środowisko. Potem jest inteligentny rozwój, wiedza, edukacja, rozwój, Polska Wschodnia, Polska cyfrowa, pomoc techniczna. W zależności od tego, który ta oś priorytetowa jest w danym momencie brana pod uwagę, są ogłaszane konkursy i w ramach tych konkursów można uzyskać środki finansowe związane właśnie z tymi tutaj wymienionymi osiami. Na terenie Polski są jeszcze inne realizowane programy. Program rozwoju obszarów wiejskich. Oczywiście dotyczy on osób, które mieszkają na terenach wiejskich i są również prowadzą tam działalność gospodarczą. Również dla osób zajmujących się rybactwem i związanym z jakimś przemysłem morskim, również środki finansowe tu można pozyskać. Inną grupą to są programy regionalne, czyli takie wojewódzkie i programy ZIT, czyli zintegrowane inwestycyjne, terytorialne takie inwestycje. To jest nowy mechanizm, który jest realizowany w tej nowej perspektywie, czyli tych 2014-2020. Pierwszy obejmuje 16 programów regionalnych, czyli wojewódzkich, skierowanych do wszystkich województw. I w ramach tych wojewódzkich środków, programów, te środki są udzielane dla firm z danych rejonów. Ich celem jest wspieranie oczywiście rozwoju wszystkich regionów i firm na tych regionie funkcjonujących. Natomiast ten drugi program to jest nowy, jak już wspomniałam, mechanizm i celem tego instrumentu jest wsparcie rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych. Jeszcze jedną grupę, tutaj ta grupa jest jak gdyby najbliżej nas, funkcjonuje w około osób, które mieszkają w małych miastach, również na wsiach. To jest grupa, tak zwane lokalne grupy działania. Te grupy są powiązane ze sobą strategiami rozwoju regionalnego, lokalnego i lokalne grupy działania wspierają rolników, przedsiębiorców, samorządy, inicjatywy. Takie grupy, lokalne grupy działania, czyli w skrócie LGD, opierają się o partnerstwo trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
Na co tutaj w tej perspektywie 2014-20 jest na szczególny nacisk i jakie są środki na co przeznaczane? Więc największe kwoty w tej chwili w Polsce to są oczywiście przeznaczane na infrastrukturę transportową, drogową i kolejową. Największy wzrost wydatków nastąpi w strefie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. I tutaj właśnie są środki finansowe dla państwa, czyli dla wszystkich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. No i oczywiście można również uzyskać środki finansowe dla dużego przedsiębiorstwa. Nadal finansowane oczywiście w tej perspektywie są inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, kulturę, edukację, zatrudnianie i przeciwdziałanie oczywiście wykluczeniu społecznemu osób, które są poza marginesem społecznym. Duże wsparcie tutaj otrzymują miasta, szczególnie wojewódzkie, ale również małe i średnie miasta wraz z gminami, które je otaczają, na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie na przykład dostępności komunikacyjnej, ale nie tylko. Ponadto z tych funduszy finansowane będą inwestycje w miastach, jak już wspomniałam, i tutaj chodzi o kompleksową ekologiczny transport miejski, gospodarkę niskoemisyjną. Duży nacisk tutaj jest w tym programie i w tej perspektywie na rozwój tak zwanych inteligentnych specjalizacji, czyli skupianie się na poszczególnych regionów, na wybranych priorytetach polityki innowacyjnej. Tu przede wszystkim są brane pod uwagę oczywiście badania, rozwój i wprowadzanie innowacji w firmach. W latach 2014-2020 obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska ma również oferuje takie instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z tych instrumentów mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy oraz instytucje. Ja tu na początek państwu powiem, jakie można uzyskać, bo środki finansowe w różnych formach. Zaczniemy może od grantu i dotacji. To są środki, które są bezzwrotne. Grant to jest forma dotacji przyznawanej przez organy publiczne i tym się różni właśnie od dotacji. W większości te granty są przeznaczone dla studentów, naukowców i instytucji publicznych, natomiast dotacja to są nieodpłatne i bezzwrotne środki finansowe, które są udzielane państwowym podmiotom, ewentualnie przedsiębiorcom na realizację ich działań. Grant i dotacje to są środki, jak już wspomniałem, bezzwrotne, ale również w ich przypadku wymagany jest wkład własny. Najczęściej jest wysokie tutaj dofinansowanie, czyli to jest atrakcyjna forma do pozyskania. Jest tutaj możliwość nawet 100% wypłacania po zrealizowaniu projektu finansowania. Są etapy, aby taki grant dotację dostać. Przede wszystkim oczywiście trzeba sobie coś wymyśleć, czyli mieć jakiś pomysł na to, co państwo chcecie realizować. Znaleźć taki program, w którym tą dotację, ewentualnie grant możecie pozyskać i oczywiście wpisujecie się w ten program, czyli spełniacie określone warunki. Wypełnić i złożyć wniosek i czekać oczywiście na rozpatrzenie wniosku i na decyzję. W tym czasie realizować inwestycje, ewentualnie to działanie, które państwo żeście sobie wymyślili. No i oczywiście po decyzji, otrzymaniu tej decyzji, że jest pozytywna, oczywiście zakończyć tą realizację, rozliczyć środki. Następuje tutaj wypłata. Wypłata może być jednorazowa lub w transzach, czyli ratach. Inną formą wsparcia dla przedsiębiorstw to jest refundacja. Co to jest refundacja? Refundacja to nic innego jak zwrot części lub całości kosztów kwalifikowanych, a koszty kwalifikowane to są takie koszty, które są akceptowane i określone przez instytucję, która realizuje dany program. Te koszty muszą być poniesione w określonym czasie i zwracane są tylko w pewnej części. Najczęściej to jest część określona w formie procentowej.
Taki maksymalny procent, to tu jest do uzyskania, to jest 85%. Czasami są oczywiście wyższe, ale to naprawdę rzadko. Wymagany jest również w tej refundacji wkład własny. I wkład własny tutaj jest różnicą pomiędzy tym procentem, który Państwo dostaniecie, a jakby uzupełnieniem z Państwa strony, czyli wniesieniem środków finansowych w takiej procencie, aby po prostu zyskać 100%. Czyli jeżeli by to można było tutaj na przykładzie tego podałam maksymalnie 85%, no to tutaj wkład własny wynosiłby 15%, bo 85% plus 15%, no to daje nam 100%, tak? Inne i teraz powiem szczerze, w największej chyba, największej możliwości, jakie można w tej chwili pozyskać, najwięcej tych pożyczek i kredytów preferencyjnych w tym przedziale można otrzymać, w tej polityce 2014-2020. Co to są pożyczki preferencyjne? Te pożyczki są zwane inaczej pożyczki rządowe, bo to nie są pożyczki bankowe i skierowane są do przedsiębiorców oraz instytucji. Udzielane są oczywiście w formie pożyczki kredytu, ale na atrakcyjniejszych, korzystniejszych warunkach niż, tak jak wspomniałam, już warunki rynkowe, czyli kredytowe, udzielane przez banki. Adresowane są do określonych grup pożyczkobiorców lub kredytobiorców. Czyli tutaj chodzi przede wszystkim albo o osoby fizyczne, lub oczywiście chodzi o firmy. Jakie są preferencje, czyli jakie te wygodniejsze czy lepsze warunki można tutaj, jaki zakres otrzymać? Tutaj można wziąć pod uwagę przede wszystkim ogólne warunki umowy, w zakres której wchodzi wysokość oprocentowania. Są tutaj naprawdę bardzo nisko oprocentowane pożyczki, nawet od zera. Tutaj jest wymagany wkład własny niski, ewentualnie czasem zdarza się, że nie ma wkładu własnego. Nie ma za każdym razem obowiązku sprawdzania w bazach, czyli niesprawdzani jesteśmy. Ewentualnie musimy przedstawić tylko jakieś formy zabezpieczenia. Harmonogram spłat jest określany i jest tutaj możliwość zastosowania karencji, stosowanie prolongaty. Te pożyczki mają najczęściej bardzo długi okres spłaty. Można uzyskać taką pożyczkę na okres do 83 miesięcy, to jest 7 lat, i karencję w spłacie rat pożyczki nawet do 12 miesięcy. To są takie ogólne informacje. Może przejdźmy teraz do takiej części dotyczącej już konkretnie pozyskania środków. Co musimy właściwie wiedzieć i do czego się przygotować, aby się ubiegać o środki finansowe? A więc o to, aby dostać te środki finansowe, musimy mieć przede wszystkim, jak już wspomniałam, dobry pomysł. Taki pomysł, który nas wyróżni lub pozwoli uzyskać odpowiednią ilość punktów. Ze względu na to, że w większości programów teraz lub tych instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek, brana jest pod uwagę punktacja, czyli ilość punktów, jaką dana firma uzyska za określone w regulaminie, tam są określone warunki. Przepraszam. Również firma musi się wpisać w dany projekt lub program, czyli wiadomo, że musi to być konkretna firma, która jest tam wymieniona. Jeżeli na przykład program jest skierowany do dużej firmy, no to w tym momencie wiadomo, że mikroprzedsiębiorca nie otrzyma takiego wsparcia. Jeżeli określamy sobie program do realizacji, to ten czas realizacji tego projektu nie może być dłuższy niż czas trwania perspektywy 2014-2020, czyli na dzień dzisiejszy od dnia dzisiejszego do 2020 roku. Również musimy spełniać ogólne kryteria danego konkursu i musimy spełnić specyficzne kryteria danego konkursu. Te kryteria są oczywiście zawsze zawarte w regulaminach, na stronach instytucji ogłaszających lub zarządzających takimi i realizujących taki program, takimi programami. Tu są poszczególne, podałam jak gdyby takie etapy, jakbyście Państwo zaczynali starać się o te środki finansowe.
Więc na początku oczywiście trzeba mieć ten pomysł na biznes oraz co i gdzie chcemy realizować. Musimy to wiedzieć. Określić sobie realnie kwotę, jaka nam będzie potrzebna. Potem skonkretyzować, na co ta kwota ma być potrzebna, czyli co my z tej kwoty konkretnie będziemy chcieli kupić, ewentualnie zrealizować. I podjąć decyzję później, czy ubiegamy się o pieniądze sami, czy z tych pieniędzy, czy o pieniądze za nas będzie stać firma doradcza. Ja tutaj Państwu podam, jeżeli chodzi o firmę doradczą, na co zwracać uwagę, wybierając firmę doradczą. Takie punkty sobie pozwoliłam tutaj napisać. I tak, pierwszy to jest taki pierwszy kontakt. Jak to wychodzi, jaka to jest między Państwem komunikacja, między zwrotna Państwo a firma. I jakie pierwsze odczucia Państwo macie po kontakcie z tą firmą? Oczywiście tutaj powinniście odnieść wrażenie, że trafiliście pod właściwy adres i taki doradca, który Państwu będzie udzielał informacji, poinformuje Was, jak przebiega proces pozyskiwania środków finansowych. Zada Wam konkretne pytania właśnie dotyczące tego, jakie środki, na co chcielibyście tutaj przeznaczyć. My również będziemy mogli zadawać jako przedsiębiorcy pytania. I usłyszymy na te pytania konkretną odpowiedź. Drugie to, jeżeli firma, która nas będzie obsługiwać, informuje nas, że przekazane informacje i na przykład trzeba te informacje podawać rzetelnie oraz czytać warunki dotyczące na przykład programów, to znaczy, że ta firma nie zwalnia nas z odpowiedzialności. I znaczy to, że firma do nas jest firmą rzetelną. Osoba, z którą rozmawiamy, czyli doradca, jest osobą, która jest osobą kreatywną. A znaczy to, że nie usłyszymy od takiej osoby tekstu, że niestety nie ma środków finansowych, nie da się tych środków załatwić. Za to usłyszymy, że sprawdzimy i znajdziemy rozwiązanie korzystne dostosowane do nas, czyli do wnioskodawcy. Firma posiada również doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych. Nie ma sensu zwracania się do firm, które już na wstępie nie potrafią Państwu powiedzieć, na co zwrócić uwagę, czy jakie wymogi konkretnie ma instytucja. I potrafi taka firma podpowiedzieć Państwu, co należy na przykład zrobić na danym etapie, ewentualnie na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy pisaniu wniosku, uzyskaniu od Państwa informacji szczegółowych. Również firma musi nam towarzyszyć i pomagać na każdym etapie realizacji tego projektu. To znaczy, że ta firma jest dostępna i możemy się z nią skontaktować i jesteśmy poinformowani, jeżeli zadamy pytanie, co się akurat na danym etapie z tym naszym wnioskiem dzieje. I następny punkt, najważniejszy chyba. Najważniejsze jest to, że firma we wstępnej, czyli pierwszej rozmowie nie ma dla nas przygotowanej oferty, czyli do każdego klienta podchodzi indywidualnie i przygotowuje dla nas propozycję dobraną ze względu na informację, jaką przekazaliśmy tej firmie, czyli uzyskane od nas informacje wyrzuca do tego, żeby dla nas przygotować najatrakcyjniejszą formę wsparcia. Gdzie Państwo możecie szukać informacji o programach lub pożyczkach? Informacje o możliwości pozyskania takich środków oczywiście znajdziecie Państwo w internecie, no ewentualnie możecie takie informacje uzyskać od osób znajomych z instytucji, które udzielają takich środków finansowych. Również na stronach tych instytucji są ogłaszane konkursy, konkretne projekty, konkursy krajowe, ogólnopolskie, regionalne. Najwięcej informacji jest w tak zwanym portalu funduszy europejskich. Tutaj Państwo znajdziecie informacje o szczegółowych tutaj ogłoszonych naborach, jakie terminy tych naborów i inne cenne informacje są zawarte. Również na stronach internetowych poszczególnych firm doradczych takie informacje się znajdują. Jeżeli znajdziecie Państwo taką firmę doradczą, to możecie konkretnego doradcę z firmy doradczej już od razu na wstępie zapytać.
Ten kontakt do tego doradcy znajduje się na pewno na stronie firmowej, która udziela takich usług. Ubiegając się o środki finansowe, musimy określić pewne rzeczy i tutaj ja sobie jak gdyby w imieniu Państwa napisałam, że kim jestem, czyli czy kim jesteśmy, czyli jesteśmy, czy jestem osobą, która chce tworzyć firmę, czy firmą, i jaka jest wielkość tej mojej firmy, czy mikro, mała, średnia, czy duża, oraz gdzie będziemy realizować to przedsięwzięcie, które Państwo sobie wymyśliliście, bo to jest istotna rzecz i chodzi tutaj przede wszystkim niekoniecznie o to, gdzie Państwo macie zarejestrowaną firmę, ale o miejsce, gdzie Państwo będziecie to całą działalność, ewentualnie Waszą inwestycję realizować. Jeżeli będziecie realizować, na przykład macie zarejestrowaną firmę w województwie łódzkim, a będziecie realizować przedsięwzięcie na terenie województwa pomorskiego, to w tym momencie pozyskujecie Państwo środki województwa pomorskiego. Również lokalizacja firmy jest ważna. Czy to jest wieś, czy miasto, czy województwo, ze względu na podział tych środków, które Państwu przedstawiłam na początku, tak jak już wspomniałam, są te programy ogólnopolskie, wojewódzkie, lokalne, więc dlatego tutaj trzeba tą informację przekazać. Jakie etapy działań wnioskodawcy, czyli osoby, która się ubiega o środki zwrotne i bezzwrotne, trzeba będzie zrobić na poszczególnych etapach, więc na początek oczywiście musimy sobie znaleźć odpowiedni program lub konkurs, który będzie dla nas odpowiedni i pozwoli nam uzyskać i środki finansowe, jakie nam są potrzebne. Potem musimy się zapoznać z regulaminem konkursu. Ten regulamin konkursu znajduje się oczywiście na stronie instytucji ogłaszającej taki konkurs albo realizującej taki konkurs. Zapoznać się z informacjami szczegółowymi na tej stronie. Tam te informacje są w takich formach bardzo konkretnych, napisane na przykład termin naboru wniosków, jakie są wymogi formalne, jakie trzeba spełniać warunki oraz wytyczne dotyczące oceny na przykład projektu. To jest to, co powiedziałam Państwu wcześniej, czyli ile punktów i za co możecie w tym projekcie otrzymać. Potem zapoznać się powinniście Państwo z katalogiem kosztów kwalifikowanych, ze względu na to, że to pozwoli Państwu konkretnie dowiedzieć się, czy to, na co chcecie przeznaczyć środki finansowe konkretnie, to wchodzi w zakres tego katalogu, czyli na przykład, jeżeli chcecie samochód, czy będziecie ten samochód z tych środków mogli kupić. Potem ocenić oczywiście kwotę lub jaki procent finansowania Państwa interesuje. I czy to jest kwota realna, jaką Państwo określiliście, i czy ta kwota Was zadowala? Sprawdzić musicie również, co musi zawierać składana dokumentacja i jakie załączniki trzeba dodać. No i na końcu oczywiście pełnić dokumentację programową, która jest dostępna na stronie instytucji ogłaszającej konkurs i można tą dokumentację wysłać w formie elektronicznej lub papierową. Załączając wszystkie cenne załączniki, formę papierową oczywiście wysyłamy pocztą. Ile trwa proces pozyskiwania środków? Większość z Państwa oczekuje, że środki finansowe, jeżeli Państwo napiszecie wniosek i złożycie wniosek do instytucji, dokumenty również, to w tym momencie, w niedługim okresie czasu otrzymacie takie środki finansowe. No więc niestety przykro mi bardzo, ale muszę Państwa poinformować, że taki łączny cały proces to trwa od 7 do 19 miesięcy nawet. Uzależnione to jest oczywiście, no, pomysł tutaj pierwszy Państwa, to jest zależy Państwa inwencji, natomiast wniosek, czyli pisanie wniosku i później ewentualnie składanie, uzupełnianie tego wniosku to jest od 1 do 2 miesięcy. Ocena przez instytucję to jest 2 do 4 miesięcy. I później zależy to, czy jest uzupełniane te braki, czy nie. I wdrażanie projektu to jest od 3 do 9 miesięcy. Aby uniknąć błędów, jakie Państwo będziecie
tutaj popełniali przy ewentualnym pozyskiwaniu środków finansowych, powinniście Państwo wiedzieć. Nie możecie zakładać z góry, że taki pomysł, który podacie i kwotę, jaką podacie firmie doradczej, to już wszystko, co możecie zrobić w tym zakresie i że nie będziecie się już musieli interesować i udzielać informacji ani dostarczać żadnych dokumentów. No niestety muszę Państwa poinformować, że sam pomysł i kwota to jeszcze nie wszystko. Na etapie pozyskiwania środków finansowych, pisania wniosków, tutaj trzeba niestety być w stałym kontakcie i takie dokumenty i informacje trzeba dostarczać i udzielać szczegółowych informacji na zapytania, które ewentualnie doradca do Państwa wystosuje. Również nie można tutaj błędnie określać, że się spełnia wszystkie kryteria formalne, bo czasem się spełnia, ale trzeba również wiedzieć, jakie te formalne kryteria trzeba spełnić i ewentualnie w tym momencie je uzupełnić, jeżeli tak nie jest. Nie można określić błędnie kwoty, o jaką się Państwo chcecie ubiegać. Zazwyczaj Państwo podajecie kwotę zawyżoną, taką nierealną do pozyskania lub taką kwotę, której nie można pozyskać akurat w tym programie, do którego Państwo byście chętnie złożyli wniosek. Również błędne założenie jest to, że Państwo bardzo szybko dostaniecie pieniądze. No bo niestety tutaj już podałam Państwu, jaki jest okres oczekiwania na środki finansowe. Również jednym z istotnych takich błędów, jakie Państwo popełniacie, to jest zbieranie błędnych informacji i założenie, że jeżeli Państwo macie zadłużenie, to firma lub instytucja go nie wykryje. No niestety są oczywiście programy, gdzie nie ma weryfikacji w bazach, ale w większości programów i instytucji już w tej chwili są wymogi, że firmy sprawdzane w biurze informacji kredytowej na przykład. Nie uwzględniacie Państwo również faktu, że trzeba mieć środki finansowe własne na pokrycie inwestycji do czasu uzyskania środków finansowych z programu lub konkursu. Oczywiście to dotyczy refundacji dotacji oraz, że są wymagane takie zabezpieczenia w różnych formach oraz najczęściej jest wymagany wkład własny. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, oczywiście tu chodzi o formy zabezpieczenia. Mogą to być różnego rodzaju Państwa środki finansowe, mogą to być również na przykład, może to być również hipoteka, natomiast wkład własny może być finansowy, ewentualnie rzeczowy. Ja Państwu dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym szkoleniu. Zapraszam na nasz kanał, ewentualnie na inne szkolenia z tego cyklu. Jeżeli Państwa zainteresowała ta tematyka, chętnie będziemy dalej z Państwem na ten temat kontynuować ten cykl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w innym terminie. Do widzenia.